Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć w Pruszkowie Panią poseł Anitę Czerwińską, poseł naszego okręgu. Przez nasz rząd. Pani poseł, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechcieli Państwo dzisiaj tutaj przyjść. Mimo, że jest piękna pogoda, mają Państwo też swoje obowiązki, więc tym bardziej dziękuję za obecność. Chcę powiedzieć, że takich spotkań jak tutaj w Pruszkowie dzisiaj w całej Polsce jest kilkaset. Od zeszłego tygodnia parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ministrowie, cała nasza drużyna Prawa i Sprawiedliwości wyruszyła w Polskę, żeby spotykać się z Polakami i przedstawić założenia programu tak zwanej Nowej Piątki PiS, Nowej Piątki Prawa i Sprawiedliwości. My wiemy, że Państwo już dowiedzieli się na temat tych naszych postulatów, na temat tych programów, które już są w realizacji, ale bardzo nam zależy na tym, żeby bezpośrednio Państwu o tym opowiedzieć i też usłyszeć, wysłuchać Państwa opinii i poglądów na ten temat, nawet jeśli są krytyczne. Wszystko to skrzętnie notujemy, z tego wykuwa się ten wspólny program, bo ja przypomnę, że ten program Prawa i Sprawiedliwości, który przygotowywaliśmy przed wyborami, on w dużej części, w dużej mierze był napisany wspólnie z Polakami, ponieważ nie tylko słuchamy, co do nas Państwo mówią, ale przede wszystkim słyszymy, co Państwo do nas mówią. I z całą pewnością możemy powiedzieć, że wszystko to, do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej, konsekwentnie, pomimo wielu przeszkód, realizujemy. Ta nowa piątka PiS jest nową propozycją pięciu programów. Dlatego jest możliwa, że przez te ponad 3 lata udało nam się na tyle uszczelnić finanse państwa, że pozyskaliśmy środki, żeby móc realizować kolejne programy, o których za chwilę opowiem. Jeśli Państwo pozwolą, to usiądę. I może na początku powiem, bo to jest taka wiadomość z ostatniej chwili, dosłownie przed chwilą na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku pan prezes Jarosław Kaczyński rozszerzył tą naszą nową piątkę PiS. Ona już od kilkudziesięciu minut nazywa się Nowa Piątka Plus. Dodaliśmy do tego bardzo istotny aspekt. Wolność. Na pewno słyszeli Państwo o tej kontrowersyjnej sprawie tak zwanego Akta 2. To jest prawo, które ma ograniczyć wolność słowa w internecie. Platforma Obywatelska w swoim głosowaniu w Parlamencie Europejskim niestety zrobiła taki zabieg, że część głosowała przeciw, część się wstrzymała, część przyjęła kartę, ale tak naprawdę ta ich postawa to była akceptacja tego prawa, z którym my się nie zgadzamy i zgodnie z zapowiedzią pana prezesa chcę Państwa poinformować, że będziemy w taki sposób implementować to prawo na grunt prawa polskiego, żeby ono w żaden sposób nie ograniczało wolności słowa. Wolność słowa, wolność poglądów, pluralizm poglądów jest istotą demokracji. O taką Polskę nam wszystkim chodziło, bo akurat jesteśmy w gronie osób, która w poprzednich latach bardzo często za te poglądy byliśmy wykluczani, ponieważ
panował pewnego rodzaju dyktat określonego światopoglądu i osoby o takich poglądach jak nasze, ogólnie mówiąc prawicowe, konserwatywne, były wykluczane z debaty publicznej. Niektórzy nawet doznawali takich retorsji prywatnych gdzieś w swoim środowisku, w miejscach pracy. Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówiło, że jest za wolnością słowa. My chcemy takiej Polski, w której każdy ma prawo się wypowiedzieć. Możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy mieć różne, nawet przeciwstawne, przeciwne poglądy, ale musimy się nawzajem szanować i każdy musi mieć prawo wypowiadać te poglądy. Oczywiście też mówię to w kontekście takiego sporu niemal cywilizacyjnego, który się toczy na całym świecie, ale też toczy Europę. Trzeba sobie powiedzieć wprost, to my jesteśmy tą formacją, tą grupą społeczną. My jesteśmy tą częścią społeczeństwa, której zadaniem jest ochronić wartości chrześcijańskie, bo to one tak naprawdę legły u podstaw Unii Europejskiej, tej instytucji, tej organizacji, która niestety przez lata zatraciła swój ten pierwotny charakter, który ojcowie założyciele skonstruowali i można powiedzieć, że to, co dzisiaj robią możni urzędnicy Unii Europejskiej, to jest tak naprawdę kontestowanie i absolutne zaprzepaszczenie tych podstaw. I to jest też nasze wspólne zadanie jako osób, które zajmują się, czy to w sposób bardziej czynny, czy bardziej bierny, polityką, ale też jest to naszym obowiązkiem i zadaniem jako osób wierzących po prostu, bo to są dwie sfery, które jednak, której nie wykluczamy, pełniąc obowiązki publiczne, nie porzucamy także naszej wiary. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu i tej nowości, którą Państwu przekazałam. Może jeszcze jedno. Pan prezes również wskazał, już o tym mówił wcześniej, bo mówiłam o wolności w kontekście wolności słowa, sumienia, poglądu, ale wolność jest także wtedy, kiedy człowiek, obywatel może godnie żyć. To znaczy bieda, pusty portfel, to, że dzieciom odmawia się, własnemu dziecku jest się zmuszonym odmówić czasem podstawowych potrzeb, to nie jest wolność. Dlatego te programy społeczne, prospołeczne, za które bardzo często jesteśmy atakowani przez naszych przeciwników politycznych, które mają skrajnie liberalne podejście do człowieka tak naprawdę. To jest takie podejście, które wyklucza potrzeby obywateli. My uważamy, że te dwa pierwiastki, czyli takie myślenie prospołeczne o człowieku po prostu, a jednocześnie wspieranie gospodarki, rozwój, który w tej chwili w Polsce jest w rozkwicie, to są dwa elementy, dwa pierwiastki, które absolutnie się nie wykluczają, które muszą służyć sobie wzajemnie. To znaczy inaczej, rozwój gospodarczy ma służyć człowiekowi. I proszę Państwa, bardzo często byliśmy atakowani już wtedy w kampanii wyborczej. 500+, to jest ten program, od którego zacznę. Na pierwsze dziecko. Tym razem już finanse Państwa są na tyle silne, że są w stanie udźwignąć finansowanie tego świadczenia także na pierwsze dziecko. Ale ja przypominam Państwu, że kiedy w kampanii wyborczej pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będziemy realizować ten program, to Donald Tusk, ówczesny premier, zanegował możliwość przeprowadzenia tego programu. Użył wtedy takich słów, że jeśli ktoś wie, że Polska nie ma na to pieniędzy, że na to pieniędzy nie ma, ale jeśli ktoś wie, gdzie są te pieniądze zakopane, to on jako premier będzie bardzo wdzięczny. No więc i szczęśliwe. No więc udało nam się dwie rzeczy przeprowadzić. Po pierwsze, odkopaliśmy te pieniądze, a po drugie, uczyniliśmy szczęśliwym Donalda Tuska, który jutro nie miał do tej pory jakby okazji tego nam wszystkim Polakom okazać. I udało nam się zrealizować, tak jak powiedziałam na wstępie, tę
te pierwsze nasze postulaty, a dzisiaj już w trakcie kadencji je rozwijamy i oczywiście chcę zaznaczyć, że to też nie jest wszystko, co proponujemy. Tych postulatów będzie więcej. Jesteśmy atakowani za programy prospołeczne, właśnie za 500+. Uważamy, że podstawowy cel tego programu, czyli jego ta istota prodemograficzna, jest w dłuższej perspektywie, ona będzie spełniona, ale to, co ten program uczynił, to przede wszystkim przywrócił Polakom godność. Zlikwidował ubóstwo wśród dzieci, które w sposób haniebny miało w Polsce miejsce, praktycznie do zera. To są niestety zaszłości, które my, jako Prawo i Sprawiedliwość, musimy, z którymi musimy się rozliczyć. Bo każdy z nas ma świadomość, że ta tak zwana transformacja ustrojowa w 1989 roku, ona nie przebiegała w sposób sprawiedliwy i równy dla wszystkich. To było tak, że były grupy beneficjentów, którzy się, można powiedzieć, w jakiś sposób na tym uwłaszczyli, którzy byli uprzywilejowani. Uznali, że to oni są, samozwańczy oczywiście, że to oni są tą elitą narodu i to oni wiedzą, co dla kogo, co komu należy dać. I zebrali się, można powiedzieć, w jedną grupę interesu, która postanowiła, że to ona będzie rządzić Polską i nadawać jej ton, wykluczając całe rzesze grup społecznych, zawodowych. I ci ludzie, można powiedzieć, gdzieś zostali daleko, w tyle, wykluczeni, właściwie już bez nadziei na poprawę ich losu. My musimy wyrównać szanse. Dlatego wróciliśmy po tych ludzi. Można powiedzieć, w symboliczny sposób podajemy im ramię i mówimy, musicie iść z nami, dlatego że jesteście takimi samymi Polakami jak wszyscy. I wtedy, kiedy wyrównamy szanse, kiedy nie będzie tej haniebnej biedy, bo to jest haniebne dla współczesnego państwa, współczesnego społeczeństwa, wtedy będziemy mieć absolutną pewność, że ten podział dóbr i to zarządzanie krajem może się odbywać w sposób sprawiedliwy. To oczywiście boli niektórych naszych przeciwników, bo tak jak mówię, chcieli urządzić Polskę w inny sposób, bo łatwiej jest rządzić tymi, którzy są skopani przez los, czują się wykluczeni i tak naprawdę już o nic nie będą walczyć. To jest rodzaj zniewolenia. My proponujemy wolność we wszystkich aspektach życia społecznego, także tego podstawowego bytu, tej sfery socjalnej. Jeśli chodzi o 500+, to już Państwo wiedzą, że przysługuje ono także na pierwsze dziecko, nie ma żadnych kryteriów w tej kwestii. Pojawiło się bardzo dużo różnych pytań, wątpliwości co do sposobu realizacji tych programów, więc my zebraliśmy te powtarzające się pytania i wątpliwości i teraz przytoczę rozwiązania. Na przykład bardzo często padało pytanie także ze strony samorządowców, czy gminy otrzymają dodatkowe pieniądze ze względu na większą liczbę wniosków. Nasza odpowiedź jest taka, przede wszystkim liczymy na to i rzeczywiście to już funkcjonuje w większości, że beneficjenci, osoby, którym przysługuje to świadczenie, wybiorą tą najwygodniejszą i najprostszą dla wszystkich drogę złożenia wniosku, czyli przez internet. Natomiast obsługa wszystkich pozostałych wniosków, nazwijmy to papierowych, również będzie prostsza, ponieważ wraz z większą liczbą wniosków jednocześnie upraszczamy sam system, sposób, metodę przyznania zasiłku i w przypadku programu obejmującego każde dziecko gminy nie będą musiały już weryfikować dochodów, ponieważ każdemu przysługuje, więc to jakby obciąża gminy z tej pracy. Czyli nie przełoży się to na większe obciążenia dla urzędników gminy, wręcz przeciwnie, to spowoduje, że to uprości sprawę i będzie mniej biurokracji. Jeśli chodzi o liczby, o statystyki, to jest też ważne, żebyśmy to podsumowali. Samorządy w Polsce w roku 2018 otrzymały łącznie 16 miliardów złotych więcej z CIT i PIT w
porównaniu do roku 2015, ponieważ tak jak mówiłam, uszczelniliśmy system podatkowy, na którym korzysta nie tylko budżet państwa, ten nasz wspólnoogólny, ale właśnie samorządy. Warto również przypomnieć, że za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u kwota ta urosła średnio w 3-letnim okresie o około 9,2 miliardy złotych, czyli 4 razy mniej. Jak będzie, bo też padają zarzuty, że to zresztą po wprowadzeniu tego świadczenia, pamiętają Państwo tę dyskusję, kiedy znani celebryci, celebrytki bardzo narzekały, że ten program został zrealizowany, ponieważ beneficjenci, czyli Polacy, dzięki temu świadczeniu mogli choćby wyjechać ze swoimi dziećmi pierwszy raz nad polskie morze. Naszym celebrytkom, które uważały, że te plaże to należą tylko do nich, bardzo się to nie podobało. Padały też zarzuty, że te pieniądze będą wydawane w sposób patologiczny. My od początku mówiliśmy, że to świadczenie jest dla rodzin, dla dzieci, to rodziny wspólnie decydują, bo one wiedzą najlepiej, na co wydać te pieniądze, co dana rodzina, co dzieci potrzebują. Oczywiście zawsze się znajdzie, tak jak w każdej sytuacji, jakiś margines patologii, że ktoś po prostu zaniedbuje dzieci. Od tego, od monitorowania takich sytuacji trudnych są określone instytucje, takie jak ośrodki pomocy społecznej. One zajmują się takimi rodzinami i jeżeli tylko stwierdzą, że ktoś wydaje te pieniądze w sposób niezgodny z jego celem, czyli właśnie na jakieś patologiczne, nazwijmy to ogólnie, wydatki, to wtedy taki ośrodek zamienia to świadczenie na pomoc rzeczową tej rodzinie, tak żeby ona dotarła do dzieci. Ale tak naprawdę to są absolutnie jednostkowe sytuacje. Więc nie sprawdziły się te przewidywania i zarzuty naszych przeciwników, że te pieniądze to się rozejdą na zabawę rodziców. My wiemy, że one, te pieniądze są wydawane, bo taki właśnie jest ich cel, na dzieci. To jest inwestowanie w dzieci, w ich życie, polepszanie ich jakości życia, ale też inwestowanie w ich przyszłość. Choćby przez to, że rodzice mają więcej środków na to, żeby dzieci mogły na przykład dodatkowo uczyć się, uczestniczyć w różnych kursach i po prostu rozwijać się. Następny program jest skierowany do naszych kochanych seniorów, którzy są bardzo cierpliwi, bo często jak jeździmy na spotkania, to nasi emeryci, a wiemy jaka jest ich sytuacja, jak przez lata funkcjonował system emerytalny i jak niewielkie mają środki na koncie każdego miesiąca do przeżycia. Bywało też tak w tych poprzednich bardzo trudnych czasach, kiedy właśnie niespecjalnie pochylano się nad losem obywateli, że to często emeryci jeszcze musieli wspomagać swoje dzieci, swoje wnuki. My mamy nadzieję, że dzięki 500+ też obciążyło to emerytów. Ale Państwo bardzo często, Państwo emeryci przychodzili na spotkania i pytali, a kiedy będzie coś dla nas. Oczywiście to nie jest tak, że budżet jest w stanie w ciągu 3 lat zrealizować potrzeby wszystkich. Dlatego trzeba było ustalić hierarchię. No myślę, że wszyscy się zgodzą, że rodziny i dzieci to jest priorytet dla nas wszystkich, nie dla rządu, ale dlatego jest dla rządu priorytet, bo on jest priorytetem dla społeczeństwa. Najważniejsze są rodziny, dzieci, czyli chodziło o to, żeby zlikwidować to ubóstwo i żeby przywrócić godność. Natomiast mamy propozycję to jest początkowa propozycja dla emerytów, zostanie wypłacone 13 emerytura, tak to nazwijmy, emerytura plus, czyli dodatkowe 13 świadczenie w kwocie 1100 zł
brutto i tutaj żadnych ze strony państwa emerytów nie musi być kroków formalnych. Państwo dostaną doświadczenie na swoje konto, tak jak comiesięczną emeryturę. To tak co roku będzie, czy tylko? Na pewno w tym roku i mamy już jakby zagwarantowane, że w roku 2020 również są zabezpieczone środki. A później zobaczymy, jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość dostanie, otrzyma od społeczeństwa, od narodu misję kontynuowania swoich rządów, to zapewniam panią, że będziemy dbać o państwa i rozwijać na miarę możliwości oczywiście budżetu, który tak jak mówię cały czas staramy się zwiększyć poprzez różnego rodzaju działania. Będziemy się starać oczywiście te propozycje i wsparcie należne państwu, to jest bez dyskusji, rozwijać. Kolejna sprawa to jest bezpit dla młodych, czyli osoby do 26 roku życia nie będą płaciły podatku, zerowa stawka. To jest taka zachęta dla młodych, wsparcie. Często przez te wszystkie lata wiemy, to nawet skutkowało masową emigracją z Polski młodych ludzi, ponieważ oni nie mieli możliwości rozwinąć skrzydeł. Nie uważali, że tutaj no, nie ma dla nich miejsca, dlatego wyjeżdżali z Polski, bo tam znajdowali miejsca, gdzie te propozycje i sytuacja młodych ludzi jest o wiele bardziej korzystna. Więc to jest też taki jeden z elementów, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby zostali w swojej ojczyźnie. Mam nadzieję, że będzie to miało, że będzie miało to taki doniosły, powszechny skutek. Też zarzucano, że to, nie wiem, nasi przeciwnicy jakąś mają taką manierę i zwyczaj w każdej sprawie przypisywania Polakom takiego cwaniactwa i takiego dążenia do oszustwa. Więc też zarzucili, że jak my to damy, to uprawnienie młodym ludziom, to starsi będą przepisywać firmy na młodych, żeby oszukać fiskus. Po pierwsze, ja nie wierzę, ja jestem pewna, że Polacy są bardzo uczciwym narodem i takie uogólnianie, generalizowanie, przypisywanie im cech oszustów jest naprawdę niegodne i tak naprawdę godzi w dobre imię naszego narodu. Tak już mówiąc bardzo ogólnie i na wysokim C, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast nie ma takiej obawy, dlatego że ta propozycja, ta stawka zerowa jest dla osób pracujących, czyli to jest osób, które pracują na umowę o pracę i oni po prostu nie będą płacić tego podatku. Natomiast dla startujących przedsiębiorców, czyli tych, którzy chcą zakładać firmy, mamy inne instrumenty, takie jak choćby działalność nierejestrowa, ulga na start, mały ZUS i mały CIT. Ale też w tym zakresie na pewno będziemy poszerzać te propozycje. Także jeszcze raz podkreślam, dotyczy to pracowników, osób pracujących. Jeszcze w tym roku podatkowym ten program zacznie funkcjonować. Dlaczego on jest ważny, jeszcze raz powiem. Mamy w tej chwili w Polsce historyczne bezrobocie. Poziom aktywności osób w tej starszej, wyższej grupie wiekowej pracowników rośnie, bo też były takie zarzuty, że jeżeli my ułatwimy młodym, to ci starsi pracownicy nie będą mieli, nie odnajdą się na rynku pracy, że rynek pracy ich wyrzuci. No, akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy najniższe bezrobocie. Jesteśmy też w takiej sytuacji, kiedy pracodawcy po takim pierwszym zachłyśnięciu się młodością, kiedy rzeczywiście osoby starsze, dojrzałe powiedzmy, były odrzucane przez pracodawców, bo wszyscy chcieli mieć młodych pracowników, dzisiaj już nastąpiła trochę zmiana w tym myśleniu.
Dzisiaj pracodawcy wiedzą, że osoba dojrzała, czyli taka, która nie jest już tylko przed 30, to jest osoba, która jest bardzo odpowiedzialna, sumienna, ma duże doświadczenie i jest bardzo dobrym pracownikiem. Więc to się też zmieniło, więc w żaden sposób ta ulga dla młodych ludzi nie spowoduje wypchnięcia tych starszych z rynku pracy. Proszę Państwa, kolejna sprawa to podwyższymy koszt uzyskania przychodów co najmniej o 100%, co zasadniczo wpłynie na niższy podatek i więcej gotówki w portfelu każdego Polaka. W kolejnych miesiącach przewidujemy spadek pierwszego progu PIT o 1 punkt procentowy, czyli już to robimy z 18 na 18. Tak. I teraz jakby to przeliczyć? Czyli o 1 punkt procentowy dla wszystkich. Proszę pamiętać, że to osoby, które uzyskują wysokie dochody i znajdują się w drugim progu podatkowym, również skorzystają z tych zmian. Czyli to dotyczy wszystkich. Także emeryci i renciści. Z podwyższenia kosztów uzyskania przychodu skorzystają pracujący. W sumie z wyliczeń wynika, że w portfelu osoby zarabiającej około 3000 brutto może zostać, czyli się tym modelem, znaczy taki, na takim przykładzie to rozpatrujemy, no takiej średniej 3000 brutto może pozostać od 6 do 1000 zł rocznie. Czyli ostateczna kwota tej oszczędności, kwota będzie zależeć od wielkości poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Chcemy te zmiany wprowadzić latem, do końca września, tak żeby zafunkcjonowały w tym roku podatkowe. Kolejny projekt to jest tak zwany projekt PKS. Tu nie chodzi o to, że będziemy odbudowywać jedno centralne przedsiębiorstwo PKS, tylko chodzi o to, żeby odtworzyć połączenia lokalne. Akurat my tu mieszkańcy okręgu powiatów podwarszawskich, a pewnie Państwa to nie bardzo dotyczy, chociaż też będę prosiła później Państwa radnych, żeby się ustosunkowali. No właśnie, już słyszę, że dotyczy. Natomiast są takie miejsca w naszym okręgu, byłam w zeszłym tygodniu w Nowym Dworze, że są to miejsca, które są oddalone od Warszawy 30-40 km, czyli można by powiedzieć, że żyją ci ludzie jakby w tym świetle wielkiej aglomeracji, stolicy po prostu, a tak naprawdę są wykluczeni. Tam nie jeździ po prostu nic. Ja już nie mówię o takich miejscach jak na Warmii, gdzie często podaję ten przykład, w zeszłym roku w ramach objazdów po Polsce, Polska jest jedna, byłam także na pięknej Warmii, bo rzeczywiście jest to urokliwe miejsce, natomiast proszę sobie wyobrazić, że dotarłam do takiej gminy, gdzie pan wójt postawił przystanki, znaki przystanków, ale na tych znakach jest naklejka taksówki, ponieważ przystanki są, autobusów nie ma. Trochę tak jak na filmach Barei, z których się dzisiaj śmiejemy, ale ja już myślałam, że we współczesnej Polsce takich miejsc nie ma. Zapytała mieszkańców, no to jak Państwo dojeżdżają do tego miasta powiatowego, gdzie trzeba pojechać do specjalisty, do lekarza specjalisty, wiadomo, w gminie nie ma wszystkich specjalności, gdzie trzeba pojechać załatwić sprawy, na zakupy, to nie jest grzech, no ale jak choćby młodzież do szkoły średniej dojeżdża i Państwo mi odpowiedzieli, że jeżdżą stopem, autostopem. To jest takie trochę podejście też samorządowców z tego określonego środowiska, bo akurat tak się składa, że tam na Warmii samorządowcy bardzo się tak lubią z Polskim Stronnictwem Ludowym. I tam jest właśnie takie, to jest takie podejście, że my samorządy absolutnie nic nie musimy dla Was robić. Tak naprawdę by z tego wynikało, że każdy, że ten mieszkaniec to ma obowiązek mieć samochód. Ja nie słyszałam o takim obowiązku, że każdy człowiek musi mieć swój samochód. Oczywiście jesteśmy narodem zaradnym, umiemy się samoorganizować
I oni wbrew temu, czy pan wójt chce, czy nie, oni tak dotrą do tego miasta. Tylko proszę sobie pomyśleć, jakim odbywa się to kosztem, w jakich warunkach żyją ci ludzie. Więc chodzi o to, żeby te wykluczone regiony, żeby ci ludzie mogli zawalczyć o to i też namawiam zawsze na takich spotkaniach, także tutaj u nas w okręgu, żeby tą siatkę tych połączeń, żeby o nią zawalczyli państwo, choćby przez za pośrednictwem radnych, którzy was reprezentują, żeby nie było też tak, że pan wójt jeden czy drugi uzna, że nie ma takiej potrzeby i on nie będzie się starał o to dofinansowanie, bo przecież wy mieszkacie niemal w Warszawie, to sobie jakoś dojedziecie. Nie, ja proponuję, żeby takim ruchem oddolnym, społecznym zwracać się do samorządowców, do władz samorządowych i przedstawić im państwa potrzeby. Bo tak jak mówię, w naszym okręgu też są takie dziury. Czyli na przykład tutaj bardzo chyba najbardziej pokrzywdzony w tej kwestii jest Nowy Dwór, ale też słyszę, że u państwa jest taki problem, to później w drugiej części, kolejnej części spotkania będziemy prosili właśnie, żeby państwo nam, samorządowcy, radni opowiedzieli, gdzie takie mogą być miejsca i państwa bym poprosiła o uwagi, żebyśmy też wykorzystali to spotkanie właśnie na to, żeby zebrać tego rodzaju postulaty. Także to jest ta sprawa, która, tak jak mówię, wykluczenie komunikacyjne to jest ograniczanie szans i rozwoju człowieka, który mieszka w dotkniętej tego rodzaju niedogodnościami, to jest delikatne, dyplomatyczne określenie, gminie czy powiecie. Proszę państwa, tutaj właściwie chyba omówiłam już te